3,2 miliarda złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągnęła w 2021 roku grupa kapitałowa Grupa Azoty Police. To o prawie 800 milionów złotych więcej niż w roku ubiegłym. Grupa Azoty Police wypracowała zysk netto na poziomie 113 milionów złotych, a skonsolidowany wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 298 milionów złotych. 28 kwietnia odbyła się konferencja online na temat wyników wypracowanych przez spółki z Grupy Azoty w 2021 roku. Pomimo wielu zmian na rynku surowców, na rynku produktów, Grupa Azoty wypracowała bardzo dobry wynik finansowy w całym 2021 roku. Było to możliwe dzięki dywersyfikacji naszej działalności. Utrzymaliśmy ciągłość produkcji przez cały 2021 rok, co było szczególnie istotne w ostatnim kwartale tego roku. Warto również podkreślić, że w obszarze nawozowym utrzymaliśmy jedne z najniższych cen w Unii Europejskiej. W roku 2021 opublikowaliśmy nową strategię do roku 2030, która jest strategią skoncentrowaną na kierunku ekologicznym, kierunku zgodnym z wymogami unijnymi. W roku 2021 prowadziliśmy naszą największą inwestycję w polimerach poliskich, która na koniec tego roku była ukończona w 83%, teraz to już jest prawie 90%. Grupę Azoty Police reprezentował wiceprezes zarządu Michał Siewierski. Oprócz realizacji projektu Polimery Police wymienił szereg innych kluczowych inwestycji realizowanych w 2021 roku na terenie polickiej spółki. Polimery Police, budżet 1 838 000 000 dolarów. Modernizacja stacji elektroenergetycznej GPZ Police dla potrzeb realizacji przyłączenia i zasilania instalacji odwodornienia propanu oraz produkcji polipropylenu z budżetem 56 milionów złotych. Zagospodarowanie wodoru pochodzącego z instalacji produkcji propylenu na instalacji produkcji amoniaku z budżetem 30 milionów złotych. Uniezależnienie produkcji wody zdemineralizowanej od zmiennego zasolenia w rzece Odrze oraz zwiększenie możliwości wytworzenia wód specjalnych na instalacjach przygotowania wody. Budżet 108 milionów. Kolejną istotną inwestycją realizowaną jest wymiana wieży WA2 ciąg 7 z budżetem 16,35 miliona złotych. W 2021 roku głównymi czynnikami kształtującymi wyniki Grupy Azoty, w tym także Polic, były ceny produktów oraz wysokie koszty surowców do produkcji nawozów, głównie gazu ziemnego. Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Polic w czwartym kwartale to oczywiście trendy wzrostowe cen rynkowych wielu surowców zużywanych do produkcji, w szczególności gazu ziemnego, ale także pozostałych, czyli fosforytów, soli potasowej, siarki. Dodatkowo mieliśmy do czynienia z trendami cen rynkowych produktów. Zmiany cen kluczowych surowców wpłynęły na wzrost kosztów produkcji. Rosnące ceny surowców na rynkach globalnych, a także relacje popytu i podaży spowodowały wzrosty rynkowych cen produktów. W roku 2021 Grupa Azoty opublikowała nową strategię grupy kapitałowej na lata 2021-2030, która jest odpowiedzią na najważniejsze wyzwania współczesnego przemysłu, skoncentrowaną na kierunku ekologicznym i zgodnym z wymogami Unii Europejskiej. Dokument jest dostępny na stronie internetowej Grupy Azoty.